Cześć, witam Was na prezentacji zestawu LEGO Star Wars AT-DP Pilot o numerze 75083. Zestaw składa się dokładnie z 500 elementów i jest przeznaczony dla dzieci od 8 do 14 lat. Głównym motywem zestawu jest krocząca maszyna bojowa AT-DP. Sprawdźmy, co ten gigant ma nam do zaoferowania. Od przodu znajduje się ruchome, obrotowe, laserowe działo. Zaraz za nim mamy dwie sprężynowe wyrzutnie, które wystarczy lekko nacisnąć, żeby wystrzelić pociski. AT-DP bardzo dobrze wygląda od przodu. Twarz maszyny jest zwężana i pochylona w dół. Co ważne, na tych dwóch półkolistych klockach wzory są namalowane, a nie naklejane. Jak możecie zobaczyć, głowa maszyny jest również ruchoma i obrotowa. Zakres ruchu wynosi około 120 stopni. Jednakże, jeżeli przesuniemy głowę na maksa do boku, to niestety, jak widzieliście, wystrzeliwuje ona rakiety, co jest dosyć irytujące. Jeżeli mówimy o mobilności, to niestety nogi maszyny zginają się tylko w jednym miejscu, które możemy nazwać kolanem. Brak ruchomości w udzie oraz w kostce sprawia, że po prostu nie jesteśmy w stanie kroczyć tą maszyną. W tym momencie, jakbym ją puścił, to leci. Wysokość maszyny to około 31 cm. Na samej górze znajduje się właz, który możemy otworzyć i włożyć figurkę. Figurka, jak widzicie, będzie się trzymała na łokciach. Tutaj jest taki śliski klocek, czyli nie przymocujecie jej na stałe. Możemy tutaj otworzyć także cały kokpit, gdzie znajduje się kabina sterująca i możecie tutaj włożyć dwie minifigurki. O, się już zdecydowanie lepiej trzymają. W zestawie otrzymujemy także cztery minifigurki. Pierwszą z nich jest agent Kallus z podwójnym blasterem, który możemy rozłączyć. Także możecie z jednej strony mieć blaster, albo jeżeli macie miecze świetne, to zamienić to na miecze świetne. Agent ma bardzo fajny hełm. A dodatkowo, jeżeli go zdejmiecie, widzimy bok obroty oraz drugą twarz. Dalej mamy bardzo dobrze dopracowaną figurkę szturmowca z super kaskiem oraz długolufowym jednoręcznym blasterem oraz dwie figurki pilotów AT-DP. Podsumowując, w zestawie otrzymujemy bardzo wysoką maszynę kroczącą z trzema działkami, w tym dwoma sprężynowymi. Dodatkowo dostajemy tutaj cztery minifigurki, na których czele stoi agent Kallus. Niestety zestaw nie jest wolny od wad. Największym mankamentem jest ruchomość nóg tylko w kolanach, co uniemożliwia maszynie kroczącej chodzenie. Denerwującym jest także fakt, że przy obrocie głową na maksa do boku wystrzeliwują się rakiety. Do plusów na pewno należy zaliczyć wielkość zestawu. Maszyna ma ponad 30 cm, co sprawia, że po przyłożeniu do innych zestawów robi naprawdę duże wrażenie. Dzięki za oglądanie, dajcie znać, co Wy sądzicie o tym zestawie, czy Wam się podoba, czy nie. Byłoby super, gdybyście napisali też powody, dla których Wam się podoba lub nie. Jeżeli chcecie oglądać więcej filmików LEGO, to zapraszam do subskrypcji naszego kanału. A jeżeli chcielibyście kupić ten zestaw, to podrzucam Wam link w opisie. Pozdro i do zobaczenia.